Do zinterpretowania dzisiejszej Ewangelii, którą możemy zatytułować Największe przykazanie, czyli przykazanie kochania Pana Boga, drugiego człowieka, ale też siebie samego. Do zinterpretowania tej perykopy biblijnej posłużymy się definicją miłości, jaką kiedyś nam zostawił wielki człowiek Kościoła, doktor Kościoła, święty Tomasz z Akwinu. Oczywiście miłość ma wiele definicji, ale na podstawie właśnie myśli Akwinaty spróbujemy odpowiednim kluczem spojrzeć na przesłanie, jakie nam dzisiaj Pan Jezus pozostawia. Ukochani przez Zbawiciela, siostry i bracia. Tomasz z Akwinu mówi między innymi, że czasami może się zdarzyć tak, że konfrontuje się w naszym życiu dobro czasowe z dobrem wiecznym. I bywa, że w kontrze ze sobą stoi zło czasowe i zło wieczne. I miłość polega na tym, że ja potrafię wobec tego, którego kocham, postawić dobro wieczne ponad dobro czasowe. Aby go nie dotknęło zło wieczne, tylko ewentualnie czasowe. A teraz podam dwa przykłady, które zobrazują, jak się kocha właściwie, czyli całym sercem, całą duszą Pana Boga, a jednocześnie prawdziwie drugiego człowieka. Sięgnę najpierw do Starego Testamentu. W tej części Pisma Świętego jest między innymi zawarta historia synów machabejskich, którzy tak wierzą w Pana Boga, iż ta ich zewnętrzna religijność zaczyna wadzić i przeszkadzać. I dochodzi do tego, że tym młodym mężczyznom grozi śmierć, i to nie byle jaka, śmierć męczeńska w sposób okrutny. Chociaż stawia się im jeden warunek. Możecie tego uniknąć. Możecie nadal być wierzącymi, ale niech po was nie będzie tej wiary widać. A gdy młodzieńcy trwają przy swoim, czyli przy relacji z Panem Bogiem, przyjaciele zwracają się do matki synów machabejskich, mówiąc, przecież ich kochasz. Wytłumacz im, że grozi im zagłada. Przecież ich kochasz. Weź im powiedz, żeby pozostali wierzącymi w Pana Boga w swoim sercu, ale żeby tego nie okazywali zewnętrznie. I wówczas ta piękna, święta kobieta mówi, tak, kocham swoich synów. Jeżeli ich pragnieniem jest przyjęcie śmierci męczeńskiej z miłości do Pana Boga, to ja im błogosławię, to znaczy istnieje dobro czasowe. Oni mogą być uwolnieni, mogą cieszyć się na nowo ziemskim życiem, ale ja tego nie chcę, bo jest jeszcze dobro wieczne i to jest dla nich cel. Ja wiem, że ich może spotkać zło czasowe. Nawet mnie ono dotknie, bo będę cierpiała, gdy moi synowie będą ginąć i w mękach cierpieć, ale dzięki temu nie dotknie ich zło wieczne. I to jest miłość. Pamiętacie, bracia i siostry, że w innej części Ewangelii Pan Jezus mówi tak jakby przewrotnie. Jeżeli nie masz w nienawiści swojego ojca, matki, żony, męża, syna, córki, przecież wiele osób mogło do tej matki machabejskiej mówić, słuchaj, ty nienawidzisz swoich synów. A ona przecież ich bardzo kochała. Bo na tym miłość polega, że się dobro wieczne stawia ponad dobro czasowe. I między innymi dzięki jej postawie rozumiemy, co Pan Jezus chciał przekazać w Ewangelii, kiedy mówił, musisz mieć w nienawiści swoich bliskich dla większego dobra. O tę nienawiść chodzi. Kocham głębiej, szerzej.
I drugi przykład, tym razem z początków chrześcijaństwa, kobieta o imieniu Perpetua. Jej imię wymawiamy w czasie modlitwy eucharystycznej, gdy jest wypowiadany kanon, czyli pierwsza modlitwa eucharystyczna. Perpetua przyjęła chrzest. Urodziła dzieciątko i w tym momencie groziła jej śmierć, dlatego że, przypomnę, w cesarstwie rzymskim należało uznać imperatora jako Boga, a chrześcijanie tego nie chcieli zrobić. Czasami wystarczało tylko położyć ziarenko kadzidła do trybularza jako znak tego, że uznaje cesarza jako Boga, czyli nic wielkiego, ale wyznawcy Pana Jezusa nie chcieli tego zrobić, bo zewnętrznym znakiem okazaliby się hipokrytami. Perpetua dowiedziała się, że może grozić jej śmierć z powodu wyznania wiary w Pana Jezusa. I wówczas przyjaciele chcieli wstawić się za nią i nawet nakłaniali jej ojca, żeby jej przetłumaczył: masz małe dziecko. W sercu możesz wyznawać Jezusa jako Boga, ale na zewnątrz, no, to jest tylko jedno małe ziarenko. Odczepią się od ciebie. A Perpetua powiedziała: ja wiem, że ktoś może mnie oskarżyć, że ja nienawidzę dziecka. I dobrem czasowym byłoby to, że ono miałoby mamę. Ale ja chcę i dla niego, i dla siebie dobra wiecznego. Dosięgnie nas zło czasowe, ale unikniemy zła wiecznego. I na tym polega prawdziwa miłość. Bo w tej pozornej nienawiści i biblijnej, i w przypadku Perpetuły jest więcej miłości niż w niejednym kocham cię, co słyszymy w wielu różowych i słodkich pioseneczkach. I takiej miłości bracia i siostry nam życzę. Prawda jest też taka, że dzisiaj wielu, szczególnie rodziców, dziadków, przyjaciół, czasami boi się upomnieć kogoś bliskiego, widząc, że niektóre nam bliskie osoby złe wybory przyjmują do serca, idąc nie drogą zbawienia, ale dla dobra czasowego, żeby mieć dobrą relację z nimi. Nie mówimy o dobru wiecznym. To jest rzecz dość skomplikowana, bo zazwyczaj trzeba w takiej indywidualnej rozmowie rozeznać, kiedy też upomnienie nie będzie nachalnością, a będzie wręcz antyskuteczne, bo wystarczy, że ten człowiek wie, że ja się o niego troszczę. I czasami nie warto do tego nieustannie wracać, bo tak jak powiedziałem, to może przynieść odwrotny skutek. Ale źle się dzieje, jak ja dla dobra czasowego nie upominam się o bliźniego. Czy ja go wtedy kocham? Czy ja naprawdę chcę dobra wiecznego i uniknięcia kary zła wiecznego dla bliźniego i siebie? I na tym polega kochanie Boga całym sercem, całą duszą, całym umysłem, całą mocą i kochanie bliźniego, i to się da pogodzić, to się dodaje. Bo jak ktoś mówi, że kocha bliźniego i dlatego nie kocha Boga, to ja nie wierzę, że to jest miłość. I odwrotnie, jak ktoś mówi, kocham Boga, a nie kocha innego, to to też miłością nie jest. Więc kochajmy, bądźmy kochani. I miłością się stawajmy. Amen.